Dzień dobry, są nowe informacje dotyczące sprawy w hrabstwie Fulton. Sędzia Sądu Najwyższego Hrabstwa Fulton, Scott McAfee, 13 marca wydał orzeczenie w sprawie przeciwko Donaldowi Trumpowi i 14 współoskarżonym, odrzucając 6 zarzutów z 41 postawionych im zarzutów. Sprzeciwy, czyli takie formalne skargi w tej sprawie złożyli prezydent Trump, były szef personelu Białego Domu Mark Meadows oraz pracownicy John Eastman, Ray Smith, Robert Chilley i Rudy Giuliani. 3 z unieważnionych zarzutów dotyczą prezydenta Donalda Trumpa i odrzucają zarzuty związane z telefonem, który wykonał do sekretarza stanu Georgia. Pierwotnie akt oskarżenia postawił zarzuty 19 oskarżonym, z których 4 zgodziło się na ugodę. Wszystkim postawiono zarzuty naruszenia ustawy o przestępczości zorganizowanej i korupcyjnej, tak zwane RICO, oraz 40 dodatkowych zarzutów. Orzeczenie to wyprzedza oczekiwaną w tym tygodniu decyzję w sprawie wniosku o wykluczenie pani Fani Willis. Tą sprawę już znamy. Pani Willis to oczywiście jest sprawa dosyć gruba. Także czekamy również na decyzję dotyczącą pani Fani Willis i jej udziału, czy będzie w ogóle możliwość, czy będzie mogła cały czas tą sprawę prowadzić. No, przypominam, że jest to pani prokurator okręgowy hrabstwa Fulton, która była zamieszana w aferę, miała bliższe kontakty z prokuratorem, którego samego wyznaczyła do tej sprawy. Orzeczenie to, tak jak powiedziałam, wyprzedza właśnie tą decyzję, na którą czekamy. Miejmy nadzieję, że ta decyzja już będzie szybko wydana. Sędzia, jeżeli chodzi o sprawę, o której mówię teraz, skreślił zarzuty 2, 5, 6, 23, 28 i 38 z aktu oskarżenia. Zarzuty te mają związek z namawianiem urzędników do złamania składanej przez nich przysięgi, w tym za pośrednictwem rozmów telefonicznych. Chodzi tutaj oczywiście o rozmowę Donalda Trumpa z sekretarzem stanu Georgia, Bradem Raffenspergerem. Zarzuty dotyczyły tego, że oskarżeni namawiali podobno członków Senatu stanu Georgia i Izby Reprezentantów stanu Georgia, przewodniczącego Izby stanu Georgia oraz pana Raffenspergera o złamanie przysięgi urzędowej podczas prób poświadczenia alternatywnych elektorów lub wpłynięcia na potwierdzone wyniki wyborów. Oczywiście to jest interpretacja demokratów. Chodziło po prostu o to Donaldowi Trumpowi, żeby bliżej tej sprawie się przyjrzeć, ponieważ były na dużą skalę nieprawidłowości, jeżeli chodzi o te głosy. Tak więc pozostaje jedynie zarzut RICO w tym momencie dla pana Meadowsa, 10 zarzutów dla Donalda Trumpa, 11 zarzutów dla Rudy'ego Giulianiego, 10 zarzutów dla pana Smitha, 9 zarzutów dla pana Chilleya i 8 zarzutów dla pana Eastmana. Sędzia dodał, że oskarżonego można uznać za winnego nawet po uniewinnieniu od wszelkich zarzucanych mu jawnych czynów, czyli zarzut RICO pozostaje w mocy, a akt oskarżenia w całości nie zostaje oddalony, ale mimo wszystko jest to sukces, ponieważ część zarzutów została oddalona. Jeżeli chodzi o drugą sprawę, na dzień dzisiejszy to jest sprawa naprawdę niepokojąca, a oczywiście mówi się o niej bardzo mało. 23 stany demokratyczne oraz Dystrykt Kolumbii, czyli Waszyngton, złożyły opinię amicus w celu poparcia rządowej cenzury i zakazu wolności słowa w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. Oczywiście to jest administracja Bidena. Do tego dąży, żeby założyć nam wszystkim kagańce i żeby było tak jak za komuny. Opinia amicus została złożona jako poparcie administracji Joe Bidena w sprawie Najwyższego Sądu Stanów Zjednoczonych, w sprawie Murphy przeciwko Missouri oraz Missouri przeciwko Bidenowi.
Stany te zasadniczo argumentują, że jest to w ich interesie, aby współpracować z firmami technologicznymi, żeby zachęcać społeczeństwo do odpowiedniego zachowania i zniechęcać społeczeństwo do wierzenia w rzekome dezinformacje lub angażowanie się w agresywne zachowania w internecie. Czyli każdy, który wyraża opinię, która jest niezgodna z główną narracją, jest potencjalnym wrogiem administracji Bidena i trzeba mu po prostu zamknąć gębę. Jasny przekaz jest taki, że wierzą te wszystkie stany, które ten amikus, który ten raport złożyły, że rząd ma prawo zaprzestać wypowiedzi oraz cenzurować wypowiedzi, które uważają za dezinformację. Jest to bardzo interesujące, że Ameryka uważa się za wolny kraj, a robią takie rzeczy, jakich można by się było spodziewać po przywódcach komunistycznych krajów. Liczba stanów, które popierają cenzurę rządową, obejmuje stany widoczne teraz na ekranie. Tak więc to są stany, które chcą, żeby cenzurować nasze wypowiedzi. Pamiętajmy o tym, że Trump jest oskarżony o to, że wprowadzi rządy totalitarne. Oczywiście taka jest narracja lewicy, że jeżeli zostanie wybrany na prezydenta, to po prostu dopiero się wtedy będzie działo. Ale to właśnie ze strony demokratów i stanów demokratycznych wychodzą takie propozycje i ze strony administracji Bidena takie propozycje, które są naprawdę totalitarnymi pomysłami, żeby po prostu wprowadzić cenzurę. A oto stany, które nie zgadzają się z tą opinią. Wiele odważnych stanów złożyło również opinię amicus w ramach wsparcia dla Gateway Pundit i respondentów wolnego słowa. Tych stanów jest 16 i są to stany widoczne teraz na ekranie. Najważniejsza sprawa dotycząca wolności słowa, czyli sprawa Missouri przeciwko Bidenowi, ma zostać rozpatrzona już niedługo, bo w najbliższy poniedziałek, 18 marca. Missouri przeciwko Bidenowi to sprawa wniesiona przez prokuratorów generalnych z Missouri i Luizjany przeciwko administracji Bidena za naruszenie pierwszej poprawki. W szczególności w sprawie zarzucono Trybunałowi, że rząd federalny naruszył konstytucję, gdy wyraźnie nakazał firmom z mediów społecznościowych usuwanie i cenzurowanie komentarzy, artykułów, kont, memów, zdjęć, które im się nie podobały, a także kiedy skorumpowani agenci FBI angażowali się w usuwanie kont z platform społecznościowych określonych użytkowników, usuwanie konkretnych komentarzy i konkretnych tematów. Tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli jesteś niewygodny, to po prostu cię usuniemy. Rozprawa, która odbędzie się 18 marca, będzie obejmowała wystąpienia ustne i prawdopodobnie potrwa jeden dzień, a następnie sędziowie rozstrzygną sprawę i jeśli większość się zgodzi, wydana zostanie opinia. Powodami w tej sprawie jest 3 wybitnych lekarzy, portal informacyjny, działacz na rzecz zdrowia, który tych właśnie ludzi posty zostały usunięte, oraz 2 stany, Luizjana i Missouri. I jeszcze 3 sprawa na dzień dzisiejszy, bo byłoby dziwnie, gdybym nie powiedziała czegoś o Donaldzie Trumpie również jeszcze. Jeżeli chodzi o czwartek, to w czwartek Donald Trump był w sądzie federalnym w Port Pierce na Florydzie, gdzie walczy o oddalenie sprawy dotyczącej sprawy karnej dotyczącej rzekomego niewłaściwego obchodzenia się z tajnymi dokumentami. Sędzia okręgowa rozpatrzy 2 wnioski złożone przez prawników Donalda Trumpa, mające na celu oddalenie sprawy. Wnioski te twierdzą, że zgodnie z ich interpretacją ustawy o dokumentach prezydenckich, Donald Trump miał prawo oznaczyć dokumenty jako osobiste i zatrzymać je po opuszczeniu Białego Domu.
Specjalny prokurator Jack Smith argumentuje, że dokumenty te nie stanowią akt osobistych, tylko są aktami prezydenckimi, w związku z czym Donald Trump nie miał uprawnień do ich zatrzymania. Drugi wniosek to jest wniosek o zwolnienie aktu o szpiegostwie. Drugi wniosek o zwolnienie dotyczy aktu o szpiegostwie. A ostatnio również Robert Herr zeznawał w kongresie, było to we środę, i zeznawał na temat swojego raportu, który sporządził na temat przetrzymywania dokumentów w kilku miejscach przez Joe Bidena. Tak więc demokraci i republikanie zadawali mu pytania w sprawie tego raportu. Dla przypomnienia powiem, że w tym raporcie, który sporządził, nazwał, no może nie dosłownie, w każdym bądź razie można się było domyślić, że mówi o Joe Bidenie jako o zapominalskim staruszku, który nie powinien być oskarżany w tej sprawie, ponieważ wzbudzi współczucie ławy przysięgłych. A jeżeli wzbudzi współczucie ławy przysięgłych jako staruszek zapominalski, to przecież nic mu się nie stanie, więc po co w ogóle ma być oskarżony w tej sprawie? Jak powiedział sam Joe Biden, no po prostu zapomniał, no zdarza się najlepszym. Tak więc dlaczego w ogóle pociągać go do jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeżeli on tego nie zrobił specjalnie, przeprosił i teraz już sprawa jest, że tak powiem, zamieciona przez dywan, no bo przecież jeżeli przeprosił, nawet jeżeli te dokumenty dostałyby się w niepożądane ręce, w ręce wrogów Ameryki, to jeżeli tylko Joe Biden powiedział przepraszam, to chyba wszystko to wyjaśnia, prawda? Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do następnego razu.